Witamy serdecznie na kolejnych zajęciach z Tai Chi i Qigong. Program macie opisany pod tekstem, a w tej chwili zaczynamy rozgrzewkę, bo trochę jednak zimno, mamy ujemną temperaturę, co widać na załączonym obrazku z tyłu za mną. Leży sobie śnieg i nie chce topnieć. Stajemy w rozkroku, wyciągamy głowę w górę, rozluźniamy barki, biodra, łokcie, kolana, nadgarstki, kostki, dłonie, stopy i rozpoczynamy skręty delikatnie, nie za mocno. Ramiona luźno, tak jak w karuzeli łańcuchowej. Mamy dłonie, ramiona, przedramiona rozluźnione. I pogłębiamy skręty, oglądając się za siebie, patrząc, czy czasami za nami nie ma jakiegoś ptaszka. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj ptaszki ładnie śpiewają, pomimo ujemnej temperatury. One już wiedzą, że jest wiosna, a my jeszcze nie. Wyrzucamy ramiona w tył, patrzymy za ręką, która jest z tyłu, przenosimy ciężar. I korzystając z tego impetu, przechodzimy do krążenia tułowiem. Obszernie prowadzimy ręce, naciągając bok. I w drugą stronę. Starczy, pocieramy dłonie. Trochę dłużej, bo zimno. No niestety rękawiczki będą was chłodzić. I zmywamy makijaż, dziewczyny. Nie trzeba było się malować. Masujemy twarz, mocno rozruszamy mięśnie twarzy. Przechodzimy na głowę i masujemy głowę. Ściągać czapki, masujemy małżowiny uszne. No, pod czapkami też można, a teraz ciekawy jestem, jak to zrobicie. Masujemy sobie uszy. A rękawiczki już ściągnięte, dobrze. Witamy widzów. Na Facebooku są widzowie. Nie oglądajcie się za siebie. I jeszcze raz. Przypominam, jeżeli znajdziecie punkt na uchu, który będzie was bolał, albo będzie kół, oznacza to, że mamy tam jakąś chorobę wewnątrz ciała i możemy sobie to dłużej pomasować. Jak widzieliście, zwierzaki nas lubią. Masujemy dłonie, pocieramy mocno, żeby wprowadzić tutaj ciepełko. I masujemy kark. Starczy, głowa góra dół. I zrobimy sobie dzisiaj też ćwiczenie na oczy. Za chwilę pokażę. Starczy w lewo, w prawo. Na 110%. Naciągamy sobie tutaj mięśnie karku. Wystarczy. I teraz uwaga, przechylamy głowę na bok, ucho do barku, ale oczami wędrujemy w górę, w niebo. I patrzymy w górę. Staramy się nie podnosić barku, ani jednego, ani drugiego. I drugą stronę to samo. Patrzymy wysoko
i obserwujemy niebo bezchmurne. Dzisiaj będziemy mieli piękną pogodę, przynajmniej na Śląsku. Zamówiona tydzień temu. Wystarczy i przechodzimy do krążenia głową. I w drugą stronę. I zmiana kierunku, dodajemy kręgosłup. Ćwiczenie robimy w rozluźnieniu. Skupcie się na kręgosłupie, na każdym kręgu. Wyobraźcie sobie, że to jest rozluźnione, nasmarowane. I zmiana kierunku. Nogi lekko zgięte w kolanach. Stoimy na szerokości barku, będzie łatwiej. Dobrze, wystarczy. Pocieramy znowu dłonie. I masujemy nerki. Nowym widzom przypominam, nerki są tutaj, gdzie kończą się żebra. Niżej to są lędźwia. A jeszcze niżej mamy pupę. Mocno masujemy tak, żeby ciepło weszło do środka. Dbamy o nerki. Tam jest nasza esencja życiowa. Według medycyny chińskiej, a według medycyny zachodniej najważniejszy filtr krwi. Przechodzimy niżej, rozmasowujemy lędźwia. Szczególnie te osoby, które mają problem z tym odcinkiem. I krążymy bioderkami. Obszernie. Staramy się głowę trzymać w miejscu, żebyśmy nie krążyli w ten sposób. Nawet ja tracę równowagę. I w drugą stronę. Na ugiętych nogach będzie łatwiej. I zmiana kierunku na jednej nodze. Przypominam o tym, żeby miednica również rotowała podczas tego krążenia. I zmiana kierunku. Zmiana nogi. I zmiana kierunku. Odstawiamy stopę, krążymy jeszcze w jedną stronę i w drugą. Zatrzymujemy się i krążymy samą miednicą. Tu panowie, przypatrzcie się żonom, dziewczynom, jak one to robią, bo my mamy największy z tym problem. A dziewczyny patrzą się na mnie, jak zapomniały, jak się rozluźnia miednicę. I w drugą stronę. Tu ta miednica krąży w ten sposób. Starczy, poszerzamy delikatnie rozkrok. I robimy sobie ósemeczki. Dla przypomnienia, zmiana ciężaru, obrót, zmiana ciężaru, obrót, zmiana ciężaru, obrót, zmiana ciężaru, obrót. I kontynuujemy płynnie. Zauważcie, że teraz częścią wiodącą są plecy, czy tak jak gdybyśmy poruszali się do tyłu. Teraz zrobimy sobie zmianę kierunku, czyli będziemy poruszać się do przodu. Częścią wiodącą teraz jest klatka piersiowa. Jedna uwaga do tego ruchu. Większość z Was ćwiczy to w ten sposób, że przenosicie bardzo mocno ciężar. Nie. Przenosimy ciężar tylko do 60% obciążenia nogi. I w drugą stronę to samo. Jak poczujecie, że ciężar się przelewa na nogę, to już jest koniec przenoszenia ciężaru. I cały czas ćwiczymy w rozluźnieniu. Pamiętajcie o rozluźnieniu. Nie spinamy się.
Dobrze. Starczy. Ramiona w przód. W tył. Jedna ręka w przód, druga w tył, ze skrętami. I zmiana kierunku. A para z ust nie leci, to jest ciepło. Wystarczy, ręce w bok, mocno po końcówki palców. Rozluźniamy barki, fala poszła. Wyciągamy mocno. Wyobrażamy sobie, że z jednej i z drugiej strony stoją dwa koniki, które nas rozciągają. Jak już jesteśmy przy wyobraźni, to wyobrażamy sobie Gullivera, ale tego większego, który do nas podchodzi, łapie nas za głowę i wyciąga w górę. Wspinamy się na palce. I rozluźniamy, rozciągamy kręgosłup wzdłuż i ciało wszerz. Wytrzymujemy w równowadze. Wytrzymujemy. I powoli osiadamy na piętach. Trzymamy ręce z boku. Przedramiona do wewnątrz. Wytrzymać. Za chwilę będziecie wiedzieli po co. I w drugą stronę. Na zewnątrz. Do wewnątrz. Na przemian. I na zewnątrz. I nadejszła ta wiepokomna chwila. Opuszczamy ręce. Jakie fajne uczucie. Podnosimy barki do góry i opuszczamy w dół. W górę wdech i opuszczamy wydech. Super. Pocieramy dłonie. I masujemy kolana. Skupiamy się tutaj na ścięgnach nad kolanami, nad rzepką. Dosyć mocno, bo one najczęściej cierpią. Szczególnie, gdy wykonujemy ćwiczenia niezgodnie z zasadami tai chi. I z boków, i z drugiego boku, pod rzepką. Dbamy o kolana, to są jedne z najważniejszych stawów. Wiedzą o tym ci, którzy chodzą po schodach. I w drugą stronę. Oklepujemy sobie stawy kolanowe. Dobrze, wystarczy. Kładziemy dłonie na zewnątrz kolan. Ściskamy kolana, tak jakbyśmy chcieli je ścisnąć do wewnątrz. Nogi oczywiście stwarzają opór. I krążymy na zewnątrz. Kolana pokonują opór rąk. Celowo takie ćwiczenie wybrałem, żebyśmy się rozgrzali. I w drugą stronę, dłonie od wewnątrz, rozpychamy kolana i krążymy do środka, do wewnątrz. Starczy, łączymy kolana i stopy razem, krążymy w jedną stronę. Staramy się rozluźnić stopy, stawy skokowe i w drugą stronę. Starczy, skłon. Wyciągamy głowę do przodu, rozciągamy kręgosłup, a kolana wypychamy do tyłu. Półprzysiad. Skłon. Przysiad, skłon i półprzysiad. Stajemy na szerokość barków, splatamy dłonie i krążymy nad garstkami. I w drugą stronę. Zmiana. Dodajemy kostkę.
zmiana kierunku, zmiana nogi i strony i zmiana kierunku. Starczy. Opuszczamy dłonie, opuszczamy, łączymy stopy razem i zrobimy sobie takie ćwiczenie na stopy. Przenosimy ciężar na palce i na pięty. Starajcie się nie odrywać żadnej części stopy od podłoża. Poczujcie, jak ten ciężar przychodzi po stopach do przodu i do tyłu. Do przodu i do tyłu. Zobaczcie sobie bokiem. Do przodu, do tyłu. Do przodu i do tyłu. I jeszcze raz. Dobrze. Teraz przenosimy ciężar na zewnętrzne krawędzie stóp. Możemy podnieść stopy teraz. I na wewnętrzne. Na zewnętrzne i na wewnętrzne. I raz. I dwa. I trzy. I cztery. Pięć. I sześć. I teraz przenosimy całe ciało na jedną stronę. Czyli stopa jedna jest na wewnątrz obciążona, druga na zewnątrz obciążona. I w drugą stronę. I taki kiwaczek. Raz. Dwa. Wyciągamy głowę w górę. Bo widzę, że niektórzy tracą równowagę podczas tego ćwiczenia. Ma być głowa wyciągnięta w górę i całe ciało rozluźnione. Czujecie ciepełko na stopach i na stawach skokowych? Pewnie tak. Dobrze. Wystarczy. Rozluźniamy nogi. Dobrze. To przypominamy sobie stare, dawne ćwiczenie z czasów zamierzchłych, epoki kamienia łupanego, czyli przysiady. Ręce przed siebie i zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Stajemy na baczność, ręce z tyłu, podnosimy prostą nogę w górę, cały czas tą samą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zmiana nogi. Raz, dwa, trzy, cztery. Doskonałe ćwiczenie brzucha. Pięć, sześć, siedem, osiem. Liczymy na to, że plaże w tym roku będą otwarte. Podnosimy nogę do góry i powoli opuszczamy. Raz, dwa, trzy. Panowie, pracujemy nad mięśniem piwnym. Cztery. A panie nad talią. Pięć. I sześć. Zmiana nogi. Raz. Skupiamy się na mięśniach brzucha. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I sześć. Zmiana nogi. Wymachy w bok. Raz. Dwa. Trzy. Cztery, pięć, sześć. Zmiana nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zmiana nogi w tył. Raz, uwaga na żyrandole. Dwa, trzy, na szafki nocne. Cztery, na psy, które są z tyłu. Pięć, sześć. Zmiana nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Stajemy w rozkroku. Nie wychładzamy sobie nóg. Skłon w przód. Rozluźniamy lędźwia. Skłon do jednej nogi. Przy każdym wydechu pogłębiamy skłon i pogłębiamy rozluźnienie nogi. Drugą stronę. Do środka. I jeszcze raz w jedną stronę. I
i w drugą. I do środka. Prostujemy się. Troszeczkę zawęzimy mniej więcej dwie szerokości barków, czyli inaczej mówiąc długość całej nogi. Ręce przed siebie. I dwa sposoby. Pierwszy dla ambitnych. Pośladek dopięty i schodzimy w dół, kolano na zewnątrz, tułów jak najdłużej wyprostowany. Dla mniej ambitnych, mniej wysportowanych opieramy się na kolanie, na udzie i schodzimy jak najniżej potrafimy, cały czas tułów wyprostowany, nie pochylamy się do przodu. Cały czas tułów wyprostowany i w ten sposób schodzimy. I na drugą stronę to samo. Pozwolicie, że będę robił dla ambitnych. I jeszcze raz w tą stronę. I w drugą. No, do lata się muszę rozciągnąć. Starczy zmiana. Palce nogi wyprostowanej w górę. I to samo. Schodzimy w dół. I zmiana. Jeszcze raz zmiana. I zmiana. Prostujemy się. Skłon w przód. W skłonie przyciągamy stopy do siebie. Jeszcze raz przysiad na całych stopach. Na palce rozciągamy mięśnie stóp. Stojąc na palcach opuszczamy ręce wzdłuż tułowia. Musimy wyprostować tułów, nie będziemy pochyleni do przodu. Ciężar nadpięty i w tej pozycji windą wędrujemy w górę powolutku. Powoli. Nie przyspieszamy, tu jest taki moment. I jesteśmy u góry. Super. Rozluźniamy nogi. Tyły rozciągnięte. Teraz rozciągniemy jeszcze przód. Pięta do pośladka. Wypychamy kolano do tyłu. Biodro do przodu. Zobaczcie. W ten sposób. I druga noga to samo. Starczy, rozluźniamy nogi. Wytrząsamy całe ciało. Delikatne skręty. I jeszcze raz wytrząsamy całe ciało. Tak by można wiecznie, ale trzeba zrobić program. No więc rozpoczynamy sekwencję zdrowotną, krótką. Celowo mówię o tym, że jest to sekwencja zdrowotna, bo sam po sobie widzę, że jak mówię sobie, że jest to sekwencja zdrowotna, to ćwiczę ją różniej. Bo ona ma przysłużyć mojemu zdrowiu, ma przysporzyć większą sprawność fizyczną, psychiczną, umysłową i immunologiczną. Stajemy mniej więcej na baczność. Rozluźniamy się, głowę wyciągamy w górę. Patrzymy, czy z lewej strony będziemy mieli dosyć dużo miejsca. W tamtą stronę będziemy szli. I uwaga, otwarcie. Raz, uginamy nogi w kolanach. Dwa, podnosimy lewą piętę. Trzy, odstawiamy lewą stopę na szerokość barków. Cztery, opuszczamy lewą piętę. Pięć, wyrównujemy ciężar. Wyciągamy głowę w górę, rozluźniamy się. Trzy głębokie wdechy. Wsłuchajcie się w śpiew ptaków, jeżeli słychać w mikrofonie. Bo tutaj w parku naprawdę mamy piękny koncert. I zaczynamy.
Raz podnosimy przedramiona w górę na wysokość barków. Jednocześnie delikatnie uginamy nogi w kolanach. Dwa. Opuszczamy ręce i przysiadamy nieco niżej. Tu wyprostowany, głowa wyciągnięta w górę. Raz. Przenosimy ciężar na prawą stronę. Dłonie podnosimy w lewo. No i yang. Dwa. Przenosimy ciężar na lewo, dłonie na prawo do yin yang. Obracamy prawą stopę, napięcie, mniej więcej 45 stopni. Nie przywiązujemy się do cyfr. Cztery, przenosimy ciężar ciała, czy to jest trzy. Podnosimy lewe kolano w górę. Utrzymujemy równowagę. Cztery, krok w przód po skosie. Po skosie, na lewo, tak, skos w lewą stronę. 5. Obracamy się delikatnie w prawo, opuszczamy ręce. Przenosimy ciężar na lewą nogę do przodu. Prawa dłoń zostaje z tyłu, lewa jest z przodu. 6. Przenosimy ciężar w przód, dostawiamy stopę. I uwaga dla praktyków Chen, teraz będzie inaczej. Przenosimy ręce w lewo, robimy krok w prawo. Raz. Dwa. Przenosimy ciężar na prawą nogę. Dostawiamy lewą. I trzy. Pchnięcie w dół. Czesanie kota. To jest moja nazwa. Znaczy, no nie moja, ale tak się utarło. Raz. Lewa ręka do przodu, prawa do tułowia. Dwa. Prawa od tułowia, lewa do tułowia. 3. Jeszcze raz. 4. Łokcie w bok, nadgarstek prawy w górę. 5. Krok w lewo. Prawa ręka robi przeciwwagę. W lewo. 6. Otwieramy ręce, przenosimy ciężar na lewą stronę i przysiadamy. Krążenie oburącz. Raz, łączymy, prawie łączymy ręce, obracamy się w lewo. Dwa, przenosimy ciężar na prawą stronę, obracamy się w prawo, opuszczamy ręce. Trzy, przenosimy się na lewą stronę, pamiętacie ósemkę? Obracamy się. Ręce w górę. 4. Przenosimy ciężar na prawą stronę. Obracamy się. 5. Obracamy się w prawo. Opuszczamy ręce do połowy poprzedniej wysokości. Skręcamy się w lewo. Palce lewej nogi do góry. Obracamy lewą stopę na pięcie. I przenosimy ciężar do przodu. To nam przypomina pozycję, którą przed chwilą mieliśmy. 6. Wyciągamy rękę, dostawiamy stopę. I uwaga dla praktyków Tai Chi Chen. Teraz znowu będzie inaczej. Ręce w lewo, stopa prawa po skosie do przodu. Obracamy się, przenosimy ciężar, rozpościeramy skrzydła w pozycji. Biały żurał rozpościera skrzydła. Teraz nadgarstki na zewnątrz. Raz. Obracamy się w prawo. Dwa. Trzy. Przenosimy ciężar na prawą nogę. Krok w przód. Cztery. Obracamy się w prawo. Pochylamy w przód i w tym pochyleniu przenosimy ciężar na lewą nogę. Prostujemy tułów. 6. Otwieramy. Płaszczyzna barki jest taka sama. I luzujemy. Jeszcze było dalej. Raz. Nadgarstki do siebie. Dwa. Dłonie do siebie. Trzy. Obracamy się. Przenosimy ciężar na prawą nogę. Podnosimy lewe kolano. Dłonie zsuwają się do przodu. Chyba dotąd
zrobiliśmy ostatnim razem, o ile mnie pamięć nie myli. Jeszcze raz, mam tutaj praktyków, którzy chyba pierwszy raz to dopiero robią, więc jeszcze raz sobie to powtórzymy. Jeszcze raz będę mówił, co należy robić. Otwarcie. Raz, uginamy delikatnie nogi w kolanach. Dwa, podnosimy lewą piętę. Trzy, odstawiamy lewą stopę. Cztery, opuszczamy lewą piętę. Pięć, wyrównujemy ciężar. I zaczynamy sekwencję. Raz, ręce do góry na wysokość swoich barków. Dwa, opuszczamy, przysiadamy. Głowa cały czas wyciągnięta w górę. Raz, ciężar w prawo, dłonie w lewo. Dwa, ciężar w lewo, dłonie w prawo. Odwracamy prawą stopę. Trzy, przenosimy ciężar na prawą nogę. Podnosimy lewe kolano w górę, zachowując równowagę. Prawa noga lekko zgięta w kolanie. Cztery, krok w przód po skosie. Po skosie w lewo. 5. Obracamy się w prawo delikatnie, nie za mocno. I przenosimy ciężar na lewą nogę. Prawa dłoń zostaje nad prawym udem. Lewa, jak widzicie, jest prostopadle, równolegle do podłoża, prostopadle do uda, patrząc z góry. 6. Wyciągamy lewą rękę do przodu, przenosimy ciężar, dostawiamy stopę. I następna pozycja. Raz, 6 pieczęci, 4 zamknięcia. 2, przenosimy ciężar, jednocześnie uginamy lewą rękę w łokciu. Zostawiamy stopę. I 4. Raz, bardzo fajna pozycja. 2, 3, 4. Łokcie w bok, nadgarstek w górę, prawy. 5. Kroczek w lewo. 6. Przenosimy ciężar, obracamy się, otwieramy pozycję. I 7. Luzujemy. Ciężar jest na lewej stronie, na lewej nodze. Raz. Obracamy się w lewo, ciężar na lewej. 2. Przenosimy ciężar na prawą stronę. Pozycja wyjściowa. W tej pozycji pamiętajcie, żeby płaszczyzna barków, bioder i pięt była w tej samej płaszczyźnie. Płaszczyzna w tej samej płaszczyźnie. Bardzo po polsku. Dobrze. Obracamy się w prawo. Raz. Opuszczamy ręce na wysokość pasa. Dwa. Przenosimy ciężar i znowu wyrównujemy płaszczyzny trzech stawów. Trzy. Obracamy się w lewo. I przenosimy ciężar. I znów wyrównujemy płaszczyzny. 4. Opuszczamy ręce do połowy poprzedniej wysokości. Obracamy się w lewo. Odwracamy lewą stopę. Przenosimy ciężar na lewą nogę. Nie w ten sposób, tylko 60% ciężaru na lewej, 40% na prawej. Dalej wyciągamy rękę, tutaj możemy przenieść ciężar ciała i dostawiamy stopę. Teraz ten ruch, zobaczcie sobie, podejdę bliżej, stoimy tu. Raz, obracam się w lewo, prawa stopa wędruje do przodu po skosie, na długą odległość barków, nie dalej. Dwa, przenoszę ciężar ciała. Tutaj stanę i otwieram pozycję do żurawia. Zobaczcie jeszcze raz. Mieliśmy taką tam, tu. Odwracam się, stopa nie za daleko, przenoszę ciężar ciała, obracam się, ręce się rozchodzą, do pozycji żurawia. Dobrze. Teraz dalej pokażę przodem.
Raz, tak jakbyśmy chcieli nadgarstkami coś rozepchnąć. Dwa. Trzy. Krok w przód. Cztery. Pochylam się do przodu. Ciężar jeszcze z tyłu na prawej nodze. Przenoszę ciężar. Prostuję tułów. Otwieram prawą rękę i osiadam. I teraz znowu płaszczyzna barki, biodra, pięty jest taka sama. Raz. Nadgarstki do siebie. Dwa. Było nie do siebie. Trzy. Wycofuję się do tyłu. Podnoszę kolano w górę, a dłonie idą nad kolanem. I jeszcze raz. Repetitorum is mother of studiorum. Więc tą starą maksymę przywołuję i ćwiczymy. Tym, którzy ćwiczą ze mną, jest im zimno, uginamy bardziej nogi w kolanach, będzie wam cieplej. Naprawdę. Otwarcie. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Rozluźniamy się. Poczujcie ciężar ciała na stopach i na udach. Biodra wycofane lekko do tyłu. I zaczynamy. Raz. Rozluźniamy się. Dwa. Opuszczamy. Raz. Ciężar w prawo, dłonie w lewo. Dwa. Ciężar w lewo, dłonie w prawo. Prawa stopa się odwraca. Trzy. Przenosimy ciężar. Lewe kolano w górę. Cztery. Krok. Pięć. Przenosimy ciężar. Jeszcze się nie odrywamy. Sześć. Dostawiamy stopę. Siedem. Krok w prawo, ręce w lewo. Osiem. Przenosimy ciężar. Dostawiamy stopę na szerokość barków i pchamy w dół. W dół, na wysokość pasa, na wysokość dantien. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Krok w lewo. Sześć. Przenosimy ciężar. Siedem. Pozycja łuku i strzał. Nie, to jest pojedynczy bicz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. To jest pozycja łuku i strzały. Sześć. Siedem. Osiem. Raz. Dwa. Trzy. Krok. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Ok. I ciąg dalszy. Zobaczcie. Najpierw pokaz. Mamy tą pozycję. Krążymy. Przykładamy sobie wewnętrzne części nadgarstków do siebie. Robimy krok. Według zasad. Odwracamy dłonie. Przenosimy ciężar. Robimy drugi krok. I rozpościeramy dłonie do tej pozycji. Jeszcze raz. Zobaczcie, co się dzieje tutaj z rękoma. Mam ręce ułożone w taki sposób. One nie muszą być równolegle. Może być prawa dłoń wycofana bliżej tułowia, lewa trochę dalej. Raz. Krok.
dwa, krok i trzy. Tutaj tak jakbyśmy podnosili ręce do góry i łokcie wisiały na tych rękach. Taką pozycję powinniśmy sobie zrobić. Jeszcze raz. Widać mnie? Teraz mnie widać. Pozycja. Lewe kolano w górze. Raz. Krok. Dwa. Krok. Trzy. I jeszcze raz. Raz. Dwa, obie dłonie się odwracają. Zobaczcie ten ruch. Obie dłonie się odwracają. W ten sposób. O tak. Trzy. Ciężar na prawej. I stoimy w takiej pozycji. Połączymy sobie to wszystko. I część dalsza, czyli kroki w przód, będą za tydzień. Mam nadzieję, że pogoda nam pozwoli. Od początku. Pozycja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wyciągamy głowę w górę, rozluźniamy się. Zaczynamy. Raz, dwa. Przysiadamy dosyć nisko. Nie wypychamy bioder do przodu, bo będą Was boleć kolana. Raz. Dwa. Trzy. Przenosimy ciężar. Kolano w górę. Cztery. Krok. Pięć. Przenosimy ciężar. Sześć. Siedem, krok w prawo. Osiem. Dziewięć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Łokcie w bok, nadgarstek prawy w górę. Pięć. Krok. Sześć. Siedem. Raz, dwa, w parku chyba jakieś podchody są, trzy, cztery, pięć, skręcamy się, przenosimy ciężar, sześć, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Pochylamy się w lewą stronę. Przenosimy ciężar, prostujemy tułów. Otwieramy pozycję i przysiadamy. Raz, nadgarstki górą do siebie. Dwa, dłonie dołem do siebie. Trzy, wypuszczamy dłonie do przodu. Wycofujemy ciężar. I wyciągamy dłonie, podnosząc lewe kolano. Raz, krok w przód lewą stopą. Dwa, krok w przód prawą stopą. Trzy, przenosimy ciężar na prawo. Osiadamy. I za tydzień będziemy mieli taką pozycję. Dotąd. Dwa kroki do przodu sobie zrobimy. Na dzisiaj tyle z formy podstawowej zdrowotnej. Jak obiecałem, 8 kawałków brokatu. Musimy się przygotować do następnej fali pandemii. Uodpornimy sobie organizm. Zadbamy o kondycję fizyczną, o sprawność fizyczną. Ci, którzy ćwiczą razem ze mną, mogą potwierdzić, że to działa. Stajemy na szerokość barków. Wyciągamy głowę w górę, rozluźniamy się, wyrównujemy oddech, ciężar lekko napięty,
wycofujemy bioderka, opuszczamy brodę, tak żeby głowa była wyciągnięta, a nie broda w górę. Wsłuchujemy się w dźwięki przyrody. Posłuchamy, jak pąki się rozwijają. Posłuchajmy, jak śnieg w słońcu topnieje. Jak śpiewają ptaszki. Jak przyroda budzi się do życia. Jak chmurki delikatnie płyną na niebie. Jak zefirek nas owiewa. Jak słoneczko nas ogrzewa. Pierwszy kawałek brokatu. Przysiadamy jak najniżej, splatamy dłonie przed sobą. I teraz prostujemy nogi w kolanach, powoli podnosimy również dłonie do góry. Podnoszenie księżyca. Gdy dłonie mijają twarz, patrzymy za dłońmi w górę. Opuszczamy głowę, patrzymy przed siebie. Przysiadamy do pozycji wyjściowej, ręce opadają bokiem. Wdech. Opuszczamy głowę i wydech. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Nisko, 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 szczególnie ci, którzy marzną. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Poszerzamy rozkrok. Stoimy w podwójnej szerokości barków, nogi mocno zgięte w kolanach. Dłoń, która jest na zewnątrz, odchodzi do boku, ta, która jest przy ciele, naciąga cięciwe łuku i patrzymy nad palcami daleko, wypatrując tych ptaszków, które na ładnie śpiewają. Powracamy do pozycji i na drugą stronę to samo. Uginamy nogi w kolanach, poszerzamy rozkrok. Powracamy. Przysiad, poszerzamy rozkrok i powtarzamy ćwiczenie. Wdech, krok w bok, wydech. Wdech, Kasia, ugnij nogi w kolanach i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I powracamy do pozycji wyjściowej. Nogi na szerokość barków. Uginamy nogi w kolanach. Dłonie przed siebie na wysokości pasa, na wysokości dantien. Wnętrza dłoni odwrócone do góry.
Prostujemy nogi w kolanach, jednocześnie jedna ręka idzie w górę, druga w dół. Staramy się nie podnosić barku. I powracamy do pozycji wyjściowej. Ciężar cały czas z tyłu na piętach. I to samo drugą stroną. Wdech, gdy idziemy w górę. I wydech, gdy osiadamy. Wdech. I wydech. Chwilę sami. I ostatni raz. Odwracamy dłonie wnętrzem do dołu. Pozycja sowy. Ręce pracują na tej wysokości. Przy otwieraniu pozycji przenosimy ciężar na palce, prostujemy nogi w kolanach i mamy wyprostowany tułów, patrzymy w lewą stronę. I wydech, przysiadamy do pozycji wyjściowej. Patrzcie bokiem. Prostujemy nogi w kolanach, odwracamy głowę tym razem w prawo i przysiadamy do pozycji. Raz. I dwa. I raz, wdech. I dwa, wydech. Wdech. I wydech. Wdech i wydech. Wdech. Wydech. Wdech i wydech. Myślę, że nogi odpoczęły. Poszerzamy rozkrok. Opieramy dłonie nad kolanami, palce do przodu, kciuki do tyłu. Pozycja jeźdźca. Wyciągamy głowę w górę, naciągamy kręgosłup. Tutaj jest punkt obrotu na podbrzuszu. I robimy opuszczanie tułowia w dół, krążymy tułowiem. I wyciągamy w górę. I przysiadamy. Kręgosłup cały czas prosto. Staramy się utrzymywać kręgosłup wyprostowany. Nie pochylamy głowy. Moi kochani, nie róbcie czegoś takiego, że opuszczamy i tutaj patrzę, co tam jest z tyłu. Nie. Nie robimy garba. Staramy się trzymać kręgosłup wyprostowany, wyciągnięty. Czyli cały czas na wyciągniętym kręgosłupie robimy to kółeczko tułowiem. Głowa pracuje w ostatnim momencie tego ruchu. Czyli jak opuszczam tułów w dół, jestem już na zenicie. Teraz głowa prowadzi ruch, czyli ten kręgosłup podąża za głową w górę. I osiadamy, rozciągając kręgosłup. Wdech, wydech.
wdech i wydech. Nogi zgięte w kolanach. Wdech i wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. I sam. I ostatni raz. Zamykamy pozycję. Stoimy na szerokość barków. Podnosimy ręce w górę, wdech. Opuszczamy przed tułowiem, wydech. Dłonie przechodzą na plecy, wdech na wysokości klatki piersiowej. I wydech, robimy skłon w przód. Wdech, podnosimy ramiona do góry i podnosimy cały tułów. I wydech. Zobaczcie bokiem. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. I kontynuujemy sami. Ostatni raz. Poszerzamy rozkrok. Dłonie przy pachwinach. Wyrzucamy jedną rękę w przód. Otwieramy, odwracamy. Zawijamy z wdechem i wyrzucamy drugą rękę. Wdech, wydech, wdech, wydech. Kontynuujemy sami. Ostatni raz. Zamykamy pozycję. Stoimy na szerokości barków. Wyciągamy głowę w górę. Wspinamy się na palce. Wdech. Opuszczamy do połowy z wydechem. I spadamy na pięty. Wdech. I wydech. Wdech. Wydech. Wdech.
i wydech. Ostatni raz. Kładziemy dłonie na podbrzuszu, na dantien. Nogi lekko zgięte w kolanach. Głowa wyciągnięta w górę. Kontemplujemy to, co się stało. Co się dzieje w naszym organizmie. Uspokajamy oddech, uspokajamy umysł. Zlewamy się z otaczającą przyrodą. Zamykamy albo przymykamy oczy. I słuchamy, jak przemawia do nas świat. Opuszczamy ręce, łączymy stopy razem. I na dzisiaj to tyle. Życzę miłego weekendu, miłego tygodnia i zapraszam za tydzień, o ile nam pogoda pozwoli. Mam nadzieję, że w coraz większym gronie się będziemy spotykać. Dziękuję. Cześć.